kolejni goście, tym razem z Włoch. Zespół powstał w 2002 roku, założony przez Vincenzo Buorano, który nadal kieruje orkiestrą propagującą wartości patriotyczne. Orkiestra działa i z powodzeniem funkcjonuje dzięki wysiłkom wielu ludzi, którzy są bardzo mocno zaangażowani w życie zespołu. Dodam, że grupa często uczestniczy na festiwalach we Włoszech oraz jeździ na koncerty organizowane niemal w całej Europie. Byli w Niemczech, we Francji, w Szwajcarii, w Holandii. Zespół od 14 lat regularnie reprezentuje właśnie Włochy na międzynarodowych spotkaniach orkiestr wojskowych i paramilitarnych, co ciekawe, w różnych miastach Europy, gdzie zbiera najwyższe pozytywne recenzje. Szanowni Państwo, tak wędrujemy sobie dzisiaj po niemal całej muzycznej Europie. Z Ukrainy przenosimy się do gorących Włoch, bo przed nami Fanfara Bersaieri Vincenzo. Buorano Trapani. Thank you.
ze sceny, z miejsca, w którym się prezentuje. Tym razem chwileczkę z nami zostają. Tego tutaj co prawda nie mieliśmy w planie, sami nie wiemy, bo tego nie ma w scenariuszu, ale drodzy Państwo, to są Sycylijczycy, a oni kochają sprawiać niespodzianki. Oni mają ogromny temperament. Podziękowania dla dyrektor zespołu szkół zespołu Agnieszki Kosakowskiej. Drodzy Państwo, gdybyście tę panią spytali, jakie minęły ostatnie 3 tygodnie, to pan nie odpowie, bo minęły po prostu jak błyskawica, w związku z tym, co się działo podczas przygotowań do tego wielkiego wydarzenia. Dziękować pani Agnieszce będziemy jeszcze wielokrotnie, a tymczasem dziękujemy Włochom. Fanfara Versailles, Vincenzo Buonanna, dla pani włoskiej Sycylii. Sycylijczycy, drodzy Państwo, bardzo im dziękujemy jeszcze raz. Brawa!